23. Mistrzostwa Polski w siłowaniu na rękę. Drugi raz zawitają do Cieszyna. Kiedy ten pierwszy? 5 lat temu. Marysia przygotowywała wtedy razem z Urzędem Miejskim w Cieszynie. Także Marysia tu więcej może na ten temat powiedzieć. Rozumiem, że chęci były, żeby to powtórzyć. Tak, bo wszyscy chcieli, żeby powtórzyć w Cieszynie, bo się im bardzo podobało. No właśnie, bardzo się podobało, ale to trzeba się zaangażować. To jest ogromny wysiłek organizacyjny, takie mistrzostwa zorganizować od podstaw. Spory wysiłek, tym bardziej, że dość dużo różnych rzeczy tam jest takich, które nas pomału zaskakują w różnych możnych momentach. Ciągle jeszcze szukamy sponsorów, ciągle jeszcze dopinamy pewne rzeczy do końca. Musimy zorganizować jeszcze i scenę, i nagłośnienie, i światła, dużo tych różnych takich rzeczy. Marysiu, ty patrzysz pod kątem takim organizacyjnym, czy pod kątem bardziej takim sportowym na to wydarzenie? No, tym razem organizacyjnym, bo sama nie będę startować ze względów zdrowotnych, ale myślę, że wszystko się uda tak jak trzeba. No właśnie, no na pewno sporo tego wysiłku trzeba włożyć, żeby to wszystko organizacyjnie dopiąć i ogarnąć. Na jakim wy jesteście etapie, bo to już... Tydzień, dwa, ile do mistrzostw? No jeszcze 2 tygodnie, tak? Bo startujemy 14 kwietnia i zawody są 14, 15, 16 kwietnia. 14 mamy ważenie zawodników i potem 2 dni siłowania na rękę, raz lewa, raz prawa. I no, dopinamy wszystko do końca. No właśnie, no a już wiecie mniej więcej, ile tych zawodników tutaj zjedzie do Cieszyna? No zawsze startuje 250-270 startujących, no myślę, że zjedzie ich. Mhm. Czyli już wiemy kiedy, teraz jeszcze powiedzcie gdzie, no i myślę, że też można zaprosić naszych widzów już jak najbardziej na to duże sportowe wydarzenie. Zapraszamy w tych dniach właśnie między 15 i 16 zapraszamy kwietnia. Od godziny 9:30 rano będziemy do oporu, czyli aż się zawody do każdego dnia skończą. Zapraszamy do hali sportowej na Alei Łyska w Cieszynie. Tej koło budowanego stadionu. Czy to wydarzenie też będzie gdzieś transmitowane, czy będzie można relacje właśnie z tych mistrzostw gdzieś zobaczyć? Na pewno na internecie, bo mamy taką stronę Amberst. Tak jakoś się to nazywa, nie wiem, czy nie przekręciłam trochę, ale w każdym bądź razie jest strona i chcemy telewizję Katowice, ale jeszcze nie mamy odpowiedzi, więc zobaczymy. Jakie tam są kategorie, jak to tam technicznie wygląda, jeszcze podpytam. No kategorie są juniorskie, seniorskie, mastersi, grandmastersi, senior grandmasters, od tego roku wyszła nowa kategoria. Jest prawa i lewa ręka, są kobiety i mężczyźni, są osoby niepełnosprawne i na siedząco i na stojąco, głuchonieme i słabo widzące lub niewidome. I oczywiście tutaj wy im też będziecie kibicować, co Marysiu, ja tak nie żal, że tak nie można z nimi tutaj wziąć udziału? No żal, ale tak się stało jak się stało, no więc nie mam na to wpływu większego i muszę odpuścić. No tak, ale tylu zawodników przyjedzie do Cieszyna, to też powiedzmy to, promocja Cieszyna przy okazji. Tak, promocja Cieszyna, każdy musi gdzieś spać, każdy musi coś zjeść, myślę, że nawet zwiedzić, także zapraszamy wszystkich chętnych. No to zapraszamy. Jak najbardziej, zapraszamy serdecznie, to będzie fajna impreza i myślę, że warto zobaczyć tych najsilniejszych z Polski, tych i tych młodszych, i tych, jak to Marysia mówi, bez karków, tak? Bez szyi. Bez szyi, przepraszam, że z dużym karkiem, a bez szyi właśnie, także zapraszamy. A no i właśnie ja tutaj, tak jak przed nagraniem, to mi Marysia zdradziła, że za rok Mistrzostwa Europy, tak? Tak, oczywiście. Nawet świata zrobimy. I nawet świata w Cieszynie. Muszą się znaleźć sponsorzy. No, to jest najważniejsze. Także dzięki wielkie za rozmowę i oczywiście zapraszamy. Zapraszamy, tak.